Twitter! Od 00! Jedziemy tam. Ty, ale oddaj to auto, przecież zaraz zapłacisz tyle, że pieniądze się odbędą. Twitter! Jedziemy już, jedziemy już. Gdzie to jest, już. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Stop City przy Lostach, na Sandy. Szybko, 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 szybko. Uwa, mamy coś. In before! Dosłownie teraz jest otworzona miejscówka z tym, co powiedziałem. Nie, do Podebrona. Dawaj, oznaczaj to. Dobra, mi się wydaje, że Lost City, coś tam. Co? Lost City, kurde, jakieś. No i teraz w tamtą stronę gdzieś to jest. Dobra. Ej, jest dłużej noc i dzień, nie? Tak, czy nie? Chyba tak, czy jest zmienię do karbonary. Ty, gdzie to jest karbonara? Sandy? Tun, 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 Sandy tun, Lost City to są, tun, czy nie? Tun, 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 tun. To gdzie? Kurwa. Pani Mio? Tak? Moja dziewczyna rodzi, muszę jechać, przepraszam. Zielone. Zielone. Jedziemy. Serio, twoja dziewczyna rodzi? Tak. Idę. No i jest stół tutaj jakiś. Chodź. Mhm. Ej, ile to jest ludzi? To jest. Ty, Bart, mam pomysł. Chodź. Kurwa. Co tu się dzieje? Minecraft. Dobra, niech każdy się ten, niech każdy się... Słuchaj mnie, David. Tutaj trzeba, wiesz co, nie? No, no, no. Więc tak. Wszystko jasne już tam. Zaraz będziemy. No, 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 no. Poczekaj, zaraz będziemy. Ja już też wiem chyba. No, my już mamy. Ziarno Mary... Jakość zero. Tak. Nakupujemy wszystko z ogrodniczego, wszystkie sztabki weźmiemy i części recyklingowej, zaraz weź, wracamy. Weź. No, 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 no. Ale mi się wydaje, że tu nie będzie nic specjalnego, że to jest jakieś... Nie wiem. Już wiemy co. Co? Wiemy co już, co? Wiemy co. Pokaż. Konewka, nawóz, nasionko, tylko landryny teraz robimy. I co to robi? Sadzonkę. Nawóz potrzebuje jeszcze, nawóz. Sadzonkę to dobrze. Dajcie mi nawóz. Trzymaj. Daj nawóz. Idę zrobić. Mogę spróbować? Koszulkę zdejmij. Koszulkę zdejmij. Już zdejmę. No! Można się oddelegować, dzięki. Możesz się oddelegować. Pan w dreadach również. Jasne, w sekundę. Doniczka, szybko, doniczkę. Dlaczego potrzebujecie, to wam dam? Skruba. Kraftujesz? Mam. Pokaż. Chodźcie. Takie coś. Jakie? Takie coś. No dobra, no to... Chodźcie gdzieś dalej. Siwy! Zajebałem. Chodź. Thanks. Test! Nie. Wiem gdzie! Do samochodu. Nie stawię gdzieś tutaj. Nie. Nad rzekę. Patrzcie mój ping, 699. Wyślijcie za 2 minuty. Jedź tu. Pokaż to schowku. Tu jedź. To jest doniczka schowku. Doniczka ma... Ja zgaduję, że to można gdziekolwiek sadzić. Tak, na chacie. A, to w sensie dobra. To... O, no do laba to weźmiemy i tyle, po prostu. Jak przypał to na niego. No, znowu. To, tu! Stop! Jak dużo światła. Co? Stop! Box! Pamiętaj, że... Ja się nie znam, ale to jest czarne, dobre oświetlenie. To oświetlenie jest. Zrób to najlepiej w jakimś szaku spróbować. Nie możesz tutaj zasadzić... Nie można tutaj zasadzić. Ty, patrzcie. Miasto jest miastem. Na Sandy robisz doniczkę, a na Paleto pewnie sadzisz. Może tak być? No. I tutaj na tych polach się sadzi zazwyczaj, ale... No i co, płaci. Mogę! Serio? Tak!
Mam. Buffer win. Pinguj mnie, mam miejsce. Mam miejsce. To my wykraftujemy i dasz nam GPS-a. Dobra. Dodaj nam, nie wiem, 5 minut, bo my mamy 10 do wykraftowania. Fast! Nie, niech jedna osoba wykraftuje, niech większość tu przyjedzie, żeby pilnować miejsca. My jedziemy razem kraftować, bo tam jest dużo ludzi, żeby nas nie ojebali, my trójkę jesteśmy. Dobra. Jaki mam numer buta? Czekaj. 699. 699, spinguj mnie teraz. 699. Totalnie źle mówisz. To będzie kilka godzin na pewno. A wiesz, że... Nikt mnie nie opilnuje. Nie no, lepiej 6 godzin tutaj niż na warsztacie jednym. Labo, od dzisiaj tu siedzisz. Bartowicz wysłałem pinga. A możesz i od razu sadzisz, jak ty? Wiesz co, no miałem takie po prostu jakby preview, gdzie mogę postawić, nie? Bo tak to było, że nie mogę postawić. Dobra, a pokaż mi na chwilę. Czekaj, wysyłam do Lucas Iverson, dobra. Dobra, sadzę, tutaj. A weź zasz tu wyżej, czy nie możesz? W górach na przykład bardziej. Dobra. Tu na... Mogę? Możesz, a tam... sadzę! Ale żebym dał, Ronaldo się popisał, ale dobra, bo i tak tego milion mamy, i tak mamy tego milion. Kilka takich miejsc, więc trzeba będzie pojechać już na... Usunąłem. Dwa, trzy, takie popularne. Sprawdzam stan. Sprawdź stan. Stan 0%, podlano nie, nawieziono nie, status rośnie. Potrzebny będzie nawóz i konewka. Dobra, dawaj nawóz i konewkę. Nie mamy tego, karbo wziął. Dobra. Przyjedzie tutaj z rzeczami. Nie spalaj nawozu i konewki wszystkich, bo trzeba nawóz i konewkę dać z wodą. Podlać tak trzeba. Do Lukasa. No to dokupimy nawóz. I dawaj, bo dawaj. Tyle nawozu, żeby skraftować. Dobra, i dawaj. Sześć osób na akcję. Ja bym się tak rozdzielił, jako że jestem bez kamerki. No. I pojechał. I zobaczył, i tak? I posadził w innym miejscu. Tak? Dobra. Pamiętaj, że możesz spamować, wiesz jak, no nie? Dobra. Rośnie. Rośnie, tak. Ty, już 1%! To szybko rośnie, k***a. Jak podlejesz, to będzie pewnie szybciej. Ty, no to nie 5 godzin. Ale krzaczek. Dziółko. Co? Jakiś k***a tu jeżdżą. Nie dziwisz się? Mówię ci, ty jesteś w gorącej wodzie, k***a pan. Mówię ci, żeby tu nie sadzić tego. Macie, a tak? Gdzie? No k***a. W górach gdzieś nie ma tak łatwo. Mówiłeś mi, żeby powiedzieć, no przecież szliśmy z tym, postawiło się. Jedna, 1% to p***a. Tam jest macie jeden gość, na posadził sobie drzewko, słuchacie mnie? Dawaj, no to idziemy go na. Gdzie? Witam! Witam. Do nasz teren! Ręce do góry. No, niezbyt. Ręce do góry, k***o! Ręce do góry! K***o, tutaj byłem i nie mogliście... Trzy! Nie mogliście. Dwa! Jeden! Tak jest prawo ulicy! Wiesz co? No, okej, dobra, wiesz... Jest! Musimy pana wynieść. Sperf, on ma tilta. Wynieś go bardziej. Dalej. Drzewko jest prawie 4%, także mamy dwa drzewka od razu. Dobra, zajebić się. Podlałeś? Albo ktoś podlał? No chłopaki mam. Jest podlane? No nie, bo nikt nie ma konewki. Przecież karbo miał przyjechać, to karbo się włoży. I karbo gdzie jest? Konewkę dokupujemy na autostradzie i jedziemy. Z autostrady to jest kawałek. Autostradzie na obi. Ciem krzaków, jak coś. Przestawcie samochody na wejście. Daj tą wodę, no i na wóz. Jedziemy w drugie miejsce sobie znaleźć. Dobra. Masz, tak. Patrzcie na to są z jakiegoś lasu. Maruk, jest, tak. No policja się ubrała i... 23 miesiące. Badanie... Nawożę sadzonkę. Dobra, ja idę zrobić sadzonki, bo ja mam dużo nasion. Zrobię sadzonki i znajdę inne miejsce. Masz tam tyle ludzi, że kolejka jest... Tam jest jeszcze jedna coś. Ja bym sprawdził, ja bym sprawdził, czy my na warsztacie to możemy też robić. Północy. Na razie sfokusujmy się i zobaczmy, co z tym zielonym można robić, no nie? 23 już. A, to może 23. Nie zapomnę, to jest TikToker. Dobra, i teraz jest podlane, ale nie nawiezione. Łaj. Albo godzinę, albo ma fazę, więc długo. Nawóz nie zadziałał. Macie więcej nawozu? Że nawóz potem. Co? Bo najpierw nawóz dajcie. Jeszcze, no. Ile jeszcze? No, nie wiem. Dużo. Nie sprawdzacie też stanę, może zobaczymy. Ta. Po prostu nie tykajcie na razie, zobaczymy. Mam się na chwilę w krzaku.
Hold? Okej, niech się skończy animacja. Choinka. Sprawdź. Pamiętaj, że jak będziesz dawał za dużo nawozu. Nawieziono i podlano, dobra. Okej, teraz jest jakby perfekcyjnie. Krzakor. O kurwa, krzakor! Rośnie! 34%. Nie możemy w takich miejscach. I 34? Górach, nie, to był przypadek, to był przypadek, Karbo, wiesz? Nawieziony nie. Nawieziony nie, no to dawaj, dawaj nawóz. Nie mam. Cały karbus, cały karbus. Tak, dokupcie. Karbus. Niech ktoś jedzie. Było 34%, czekaj, sprawdź. Nie sprawdzę statusu na razie. Dobra. Mów jak ci już zabierze ten. Kończę. Bo było 34%. Dobra. Jest 34, ale teraz nawieziono jest. Można skantować to miejsce, gdzie tam hold? Ten gość stadził. Możesz mi pod... Popatrzę na to zdjęcie, to jest parę, tylko sparcie to mogło być. O 11 się zwiększa za każdym razem. Z każdym minutą, jak to jest... Ta, to nawóz! Ej, to można w ogóle zespeedrunować, panowie! Bo znowu nie jest nawiezione i procent o 10% skoczył. Weźcie po prostu, pojedźcie po nawóz. Mniej minuta i znowu będzie. Aha, okej, tak to działa. Dobra. No, że co każdą minutę to po prostu zabiera nawóz i daje więcej procent. Patrzcie, ale jest o Jezus, ale wyjebało teraz! Dawaj, dalej! Kurwa, jakie drzewo, ty! Chodźciu, papi, ale drzewo wyjebało. No, roślinkę wydajesz około $600 łącznie. No nie, no w sensie, mi się wydaje, że no będziemy stratni. Nasionka, wszystko. Tak, to... mi się wydaje, że my będziemy teraz stratni, no bo to chyba nie polega na tym, żebyś spamował nawozem, prawda? Ale i tak zobaczymy, co z tym można będzie zrobić. Czyli inaczej, więcej zyskasz, jak w to zostawisz, nie chce rośnie. Tak, no. I no i co tam? Proszę wzwonił, odzwaniam. Tak, mediację będziemy przeprowadzać w tej sprawie, bo pan Montana nie uczestniczył aktywnie w sprawie, tylko bardziej sugerowałbym ci, żebyś się nie przejechał, aby powołać panią Mie Clark zamiast pana Montany. Dobra, powołuję Mie Clark w takim razie. Jezus, ale najpierw tak czy siak mediacja z Lincolnem, co to znaczy mediacja? Montaną. Nie wiem, ten hangover, masz orientację, czy on obecny? Może być, no. Żeby był na mediacji, bo byśmy mediację przeprowadzili. A będzie na mediacji ten UU, który mnie odsunie od sprawy? Jeden? No, UU nie będzie na mediacji, będzie strona LSPD oraz strona wasza, tak? Dobra. Jeżeli dojdziemy do konsensusu podczas mediacji, no to tak, jeżeli nie, no to wtedy skierujemy sprawę ekspresową. Dobra, zajęty jestem na razie, bo ogród robię, także będę później. Ogród? Normalny. Kiedy ty będziesz na tej mediacji? Kiedy ty chcesz tą rozprawę? 22 będzie robione, czekaj. Mediacja. Na minutę. No, daj. Masz. Tak, ale gdyby... To jest gotowe do zbioru. Okej, zbierz roślinę. Okay. O kur... zbieram, Proszę, dużo. Pewnie będzie mało i będzie miała termin... Może nasionko by jeszcze... Będzie, na pewno miała termin przydatności. Mam 1 gram. Jedziemy spróbować to lokalnym opie... Dobra. A jak? Czy ja to mam? Do ręki. A, ty masz to. No, zaraz mogę... To ja to z wami. Dobra, to stójcie przy tym, dobra? Chodźcie do innego samochodu. Tu mam 4. Na 100% będziemy na minusie, nie? Bardziej chodzi o to, że zobaczymy w ogóle, ile się by zarabiało. No bo technicznie za 100 minut i tak byśmy mieli, prawda? Najmniej to ten 1 gram, no nie? Ja pierdolę! Co jest? Wolne paleto! Wolne miasto paleto, Elmofire! Widać, że... Widać, że burmistrza kurwa nie ma w tym... O, dobra. Dobra. Zobaczymy. Cześć, mordeczko. Nie chcesz nic? On nic nie chce. Postoję chwilę. O, pan wygląda, jakby pan był klientem. Witam. Do widzenia. Trzeba widzowie więcej tak... Pa, on idzie centralnie na mnie. No nie, jak użyj, to się pewnie uciekam. A może w nocy tylko? No chyba, że chcę, chyba, że użyję. No to dawaj. Spróbuj. O kur... O. A. No to pierwszy gram zjadł. No to pierwszy gram trzeba zjeść. Nie myślałem, że będę miał jakąś opcję, wiesz. Sprzedaj, albo zaoferuj. Od razu, lecę. No i po gramie.
A odstresowałeś się chociaż? Nie wiem, nie byłem zestresowany. A. Byłem! Teraz już jestem. Odstresuję. Odstresowuję. Odstresowuję. To przynajmniej jeden efekt. To chociaż jeden, no. Ty, no nikt nie przychodzi. Wieczór się zaczyna teraz. No ta, 18, nie? Dobra, próbuj, Lukas, bo my musimy ten. Dobra. No, ja posiedzę już. Dobra. Jedziemy teraz na mieszkanie, przebrać się. Musimy tym samochodem, bo w tym samochodzie mamy kaktusy. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj w sprawie pilnej. W sprawie mojego klienta Michaela Quinna. Michael Quinn przyszedł do mnie jako klient prywatny i poinformował mnie o sprawie, która niestety wydarzyła się dzisiaj w mieście Los Santos. Czy powinniśmy oddać głos do Michaela Quinna, Wysoki Sądzie? Aby mógł to powiedzieć z własnej tutaj historii. Jak najbardziej zapraszam do wypowiedzenia panie Michael Quinn. Ja też pozwolę sobie zadać pytanie, tak. Od razu, żeby pan odpowiedział. Michaelu? Panie Michaelu, czy mam problem ze słuchem? No tak, troszeczkę. Czy inaczej sformułuję pytanie dokładnie. Czy maska, którą pan posiada, może powodować, iż nie słyszy pan dźwięku sygnalizacji radiowej? Na pewno nie. Okay. Michaelu, opowiedz, co się wydarzyło z twojej perspektywy, oczywiście zaraz to zweryfikujemy wszystko. Co się stało dzisiaj? Od początku. Wygląda tak. Impuls! Mam takie problemy z internetem, że mnie chyba wykręcił, ale wpaść na chociaż chwilę muszę 51 nagle przejechałem przez skrzyżowanie, zaczęło mnie hangover z Montaną, Gregorem Montaną, Mio i prawdopodobnie jeszcze Susan. Znaczy wszyscy jeszcze słyszą, jeszcze zapytam. Tak. I zatrzymuj nas. Pan Hank wysiada. Pyta się, co to za czerwone światło. Przedstawił się oczywiście, zgodnie z procedurami. Zapytał się, co to za czerwone światło. Powiedziałem, o, serwer publiczny startuje 29. On powiedział, Fagman. A, skoro pan przejrzał na zielone światło, to tyle. To do widzenia. Reszta zrobiła obchód wokół samochodu. Vasquez nagle się przesiadł do tyłu w trakcie tego obchodu. Nie wiedziałem, o co chodzi. Jeden bic! Wrócili do samochodu i czekali. Stoimy, bomby nie gasną, zero poleceń. I się pytam Vasqueza. Vasquez, czy ty siedzisz w moim samochodzie poszukiwany? On mówi, tak. I nagle mnie wypchnął z samochodu. Ja wyleciałem na ziemię, troszkę się otarłem, ale nie mocno. I zabrał mi samochód. Kluczyki były w stacyjce, więc po prostu przekręcił i odjechał. Policja za nim... Czekam na jakieś info. Ja nie wiem, dlaczego ciebie tutaj nie wyzwali. Znaczy, nic mi powiedzieli, nie że będziesz ty, Mia i Lincoln. A jest Lincoln i tu jakiś dwóch typów. Pan mi użyczył rower, bo widział zdarzenie całe i powiedział, że zgłosi się na warsztat, bo wie, że pracuje w mechaniku, że odbierze rower, że mógł dojechać na warsztat. Dojechałem na warsztat, tam jest mój samochód. Kontrolny śledzik? Tak, posiedziałem sobie na warsztacie, popracowałem chwilę, tak z 5-10 minut. Przyszedł Alberto Spido i się go zapytałem, czy nie pojedziemy po wypłaty do banku Pacific. Pojechaliśmy razem w dwójkę. My śledzika daje, chcę robić ze mną jakieś dziwne akcje. Ile to masz lat? 17. Nie mam pojęcia, jak on się nazywa. Wzięliśmy wypłaty, pogadaliśmy chwilę i odjechaliśmy w stronę warsztatu. Oczywiście jechałem zgodnie z przepisami. Patrzyłem usterka, oczywiście nikt za mną nie jechał. Wjeżdżam na warsztat, parkuję i nagle z całej, może nie z całej mocy, ale uderzył mnie samochód policyjny radiowo z Hanka Overa. Sygnałami świetlnymi tutaj włącznie. Nie słyszałem żadnych sygnałów. Janoks! Tak myślę, o co chodzi. Wychodzi najpierw Spido i każą mu się poddać. I pomylili go z Vasquezem, który był poszukiwany, pobiegał, bo Jezu. Był w tym samym samochodzie. Więc mieli prawo się pomylić, bo wyglądają również tak samo. Opuszczają bronię, wychodzę, że no coś tam chyba im odpowiedziałem, nie pamiętam dokładnie co. Że chyba to nie Spido, więc go pomyliliście. I nagle Hank Over mówi do mnie, żebym się poddał, ponieważ jestem zatrzymany w związku z pomocą w ucieczce. Na co powiedziałem, że nie pomogłem w ucieczce, bo zostałem wypchnięty z własnego samochodu, co się tego nie spodziewałem. I że zostaje jeżeli chcą mnie zatrzymać, gdyż znajduję się na terenie prywatnym ZS Customs, gdzie jestem pracownikiem, kierownikiem. I czuję ten doj, komputer się grzeje. Alberto Spido to wszystko nagrał, powiedział mu, żeby zaczął nagrywać. Fire. I zostałem zabrany na komendę, gdzie zostałem skazany na karę pozbawienia wolności do 20 miesięcy oraz $333 kary finansowej. I powiedzieli mi, że mogę się odwołać od tego w sądzie i że na miejscu ZS Customs było mówione, że jest to teren prywatny i nie potrzebują nakazu i kto
nie obchodzi. I mnie zawinęli po prostu. No ja odsiedziałem wyrok. Zgłosiłem się do pana prokuratora. Imię dokładne, które to było, to... Super jesteście, czat. Chyba Jerry Gavino. Jerry Gavino, wow. Jako sędzia adept, a mówił mi, że jest prokuratorem. Mm-hmm. I wnoszę oczywiście o... Wiesz, Bartman, jesteś spoko. Czy jest on po prostu... K.O. Gox? Tam oto osądzony, bo z... ze zdania, którego wynikało z funkcjonariuszy, nie pamiętam, czy to był hangover, czy to był Gregory Montana, chyba Gregory Montana. A ty, Evron, jak ten z***a naprzeciwko ciebie siedzi? Kurwa, stoi! Wypchnął, że mu pomógł. Hylon ma lat 17. Panie Queen, mogę pytanko? Jak najbardziej, aż zasłoni w gardle. To się pan napije, prawda? Jakoś napije. Panie... No, nie wiem, jak pan płynny przyjmuje, nie pytam. Słomeczką. Panie Queen, słomeczką, super. Potrzeby pan? A, nie, proszę. Dobra, ma pan swoją. Super, dobra. Panie Queen, tam. Jebany maciaszek. Jaki to był samochodzik? Mój Primo. Rozumiem. Oczywiście zgłosił pan kradzież. Znaczy, chciałem zgłosić, że zajechałem na warsztat, ale samochód już stał, dopóki dojechałem rowerem. Samochód już stał na miejscu, więc no nie zgłosiłem kradzieży. Ale funkcjonariusz od razu tam... Kakerman! Dziękuję bardzo! A zajechałem na warsztat, samochód już stał. Więc stwierdziłem, nie ma potrzeby. Ła! Nie widziałem. Ła! Wiesz, co myślę, Erwin, prawda? Tak! Ja bym się ubiegał to już, żeby poprosić bodykam od funkcjonariuszy. To aż bardziej to dasz tam. Jak najbardziej, jak najbardziej. Uuuu, słyszymy chyba jednego. Dwóch. Panowie, sprawa jest prosta. Mam nadzieję, że szybka do rozwiązania. No dzisiaj będziemy wnosić o odszkodowanie w wysokości 5000 dolarów dla Michaela Queena za to, że po raz któryś już z kolei Gregory Montana szkodzi tej jednostce. Szkodzi mi, nie przeprosił mnie. Szkodzi. Tutaj mój cofnięcie wyroku. Prokurator wspierający... Panie Erwinio, pana Queena, a nie o pana, więc to, że panu szkodzi... Jestem jego reprezentantem. Jak najbardziej proszę, żebyście rozmawiali głośniej lub zbierzmy się w mniejszym. Dzień dobry, panie Over. Dziękuję, dzień dobry, panie Montana. Miło, że państwo tutaj przyszli. Prosiłbym każdego o krzyczenie, żebyśmy na pewno się wszyscy słyszeli tutaj. No, możemy głośniej mówić, tak już będzie. Po prostu głośniej mówić, nie krzyczeć. Głośniej mówić. Bo ten... Szanowni państwo, dokładnie. Co zrobimy z tą sprawą, Wysoki Sądzie? No jak myślę, najbardziej... że Dashcam nam tutaj rozjaśni sprawę. Dashcam, może jak Hank, najbardziej. Korzystając z tego, że pan Hank, który jak najbardziej... jest ją was doprowadził. Tak, niech opowie też teraz swoją stronę, jak to było. Ależ oczywiście. Przedstawiam w takim razie oficjalną wersję wydarzeń, która jest oczywiście potwierdzona Dashcamem od samego startu do samego końca. W dniu dzisiejszym, około godziny 18, z tego co pamiętam. 18.30. No to około. Proszę mnie nie przerywać. Podróżowałem wraz z moim patrol partnerem, Gregorym Montaną, oraz koleżanką Grzesia. To w ogóle nieistotne. Zatrzymaliśmy pojazd, który przejechał na czerwonym świetle, a następnie zrobił zakręt na ciągłej linii, co jest oczywiście niedopuszczalne w naszym prawie. Zatrzymaliśmy. Z przodu zobaczyłem dwie osoby, dwie sylwetki. Oczywiście pan Labo, no nie ciężko rozpoznać, ponieważ jest ubrany zawsze tak samo i tą samą maskę, a na siedzeniu bocznym bez maski siedział niejaki Vasquez. Każdy zna, pan Vasquez bodajże... Vasquez Sindaco, tak? Sindaco, tak. Dwójka przyjaciół, których znam nie od dzisiaj, nie pierwszy raz ich bym wchodził razem do zakratki, prawda? Zobaczywszy ich razem, podjechałem, aby przeprowadzić 10-18 zatrzymanie drogowe. W tym momencie pana Vasqueza już nie było na przednim siedzeniu, co łatwo wywnioskować, że do schowka się nie schował, a przeszedł tylne siedzenie. Pan Vasquez jest osobą poszukiwaną, dlatego wezwaliśmy jednostki wsparcia, aby przeprowadzić zatrzymanie i opuszczenie pojazdu przez kierowcę oraz pasażera. Super. W tym momencie pan Vasquez nie wiadomo co zrobił, bo stałem do nich tyłem, więc nie wiem, no ale pewnie się zakładam, że się przesiadł. I wyskoczył pan Labo, otwierając ręką klamkę i wyskakując na ziemię, układając, krzycząc ała, ała, i nagle wstał i już nagle nic go nie bolało.
My wstrzeliśmy pościg za panem Vasquezem, który udał się samochodem. I tak mniej więcej się zakończyło. Zrobili z 1082. Pościg zakończony niepowodzeniem, niestety. Pan Vasquez, trzeba przyznać, potrafi prowadzić z pojazdem. A ja nie lubię małych uliczek. Nieistotnie. Następnie, prowadząc patrol i poszukując poszukiwanego auta, pana laboranta, w którym uciekł pan Vasquez, znaleźliśmy to i jechaliśmy na dwójkach, aby nie wypłoszyć naszego tutaj goniącego. Chcieliśmy bardziej przeprowadzić śledztwo, ale również zatrzymać pojazd. Nie włączyliśmy tak zwanych trójek, czyli sygnałów dźwiękowych. Ez? Pojazd uciekł na teren parkingu przed ZS Customs, a następnie ale z niego wyszedł pan laborant, który został zatrzymany, wygłaszając, krzycząc w niebo głosy, że to jest teren prywatny i muszę mieć nakaz na jego aresztowanie. Nie musi mieć pan nakazu. To ja przedstawiam wersję, jak było. I potem oczywiście zrobiła się szopka. Pan Labo kazał panu Speedo nagrywać całą akcję. Czemu nie? Poszły parę obraźliwych tekstów w naszą stronę, parę grup, że spotkamy się w sądzie, że tak nie zostawimy i tak dalej, i tak dalej. Ja Evron, masz 17 lat, a grasz na serwerze 18 plus oczywiście, bo to jest Evron City, 5 Evron. You mad? Nie ma znaczenia, o czym mówi Hankover, ponieważ ja już administracyjnie ustawiłem, że będzie miał tutorek bana, a ja będę miał nagrodę z lustra 100 tysięcy. You mad? Osobie poszukiwanej. Ale daję im odegrać, żeby się nie spłakali bardziej, ale tak naprawdę już administracyjnie jest wszystko przesądzone z bullying. A chłopcy się produkuje, ja tamtem, jako ja mam gościu S dzisiaj. Jak możliwości dogadania się z policją, jak człowiek człowiekiem. Ale masz pan Labo natomiast zaprzeczał, powiedział, że nie chce, że on nie chce z nami rozmawiać i że spotkamy się w sądzie. Chciały oczywiście adwokata, adwokata akurat wtedy nie było. No i to wyszło. Warto też wspomnieć, warto też wspomnieć ważną rzecz, że pan laborant zasugerował, ja pierdolę, ale ty masz S na mnie w sądzie. To jest w ogóle co taka esca. Ciekawostką, sam laborant nie wezwał na świadków czeko oskarżonych w tym całym pozwie. Mi Clark oraz Susan Shelby, a wezwał, one wezwał. Raz, że są, ale jako świadków, wezwał, nie jako wysoki sędzie, wezwał. A dlaczego jestem oskarżony i Hank, a Mia i Susan nie? To jest ważne pytanie. Miały taki sam udział w sprawie jak nasza dwójka. Wręcz nawet większy ode mnie, na przykład. Czy Gregor Montana w tym momencie chcesz po prostu w dupę innych policjantów w sprawę? Nie, tylko się pytam, dlaczego wszyscy nie zostali wezwani, bo... No, zostali wezwani i selektywnie tutaj. Zajmijmy się czymś ważniejszym niż... Oczywiście. Oczywiście przejdźmy. Ja... Okay. Ja... Hanku... Panie oficerze. Panie oficerze, Hanku. No, to tutaj musimy jeszcze stosować się obustronnie do takich oczywiście farów szacunkowych, grzecznościowych i tak dalej. Z panem teraz nie rozmawiam. To też bym prosił o... Jednak rozmawiam pan jako adwokat. Tak. Jak mam pan adwokat posiłkowy, oficerze, to ja bym David również prosił o panie sierżancie, świadomie zwracać. Nie ma pan stopnia sierżanta. Szanowni państwo, tutaj tak naprawdę myślę, że powinniśmy panie Lincolnie dojść do jakiegoś porozumienia, aby nie robić rozprawy sądowej i większych tutaj kłopotów nie robić Gregorem Montanie, gdyż jak wiadomo jest na panie włosku Erwinie. Od zwolnienia. Tak, wysoki sądzie? To możemy przejść do ważniejszej rzeczy? Oczywiście, jak najbardziej. Magistrze, panie chemiczny. Zapytam, Erwin, powiedz mi, tak? Jak rozumiem, jeżeli już rozmawiamy o zwolnieniach, to jak rozumiem, pan Sindaco będzie też zwolniony z twojego biznesu. Jak najbardziej, prawda? Oczywiście, jeżeli faktycznie tutaj się potwierdziło, że jest poszukiwany, niestety nie miałem takiej informacji. No tak jak mówię, został mi zabrany tablet tutaj, więc niestety nie wiem, kto jest poszukiwany, kto nie. Nikt mnie o tym nie poinformował, więc nie miałem takiej informacji. Ale jak najbardziej będzie, teraz... oczywiście, że tak, jak najbardziej zostanie ta osoba super, zwolniona super. Z warsztatu. Korzystając z okazji, panie Erwinie, oczywiście? Jeżeli pojawi się jakiś poszukiwany, to oczywiście mogę się zgłaszać. Może się pan oczywiście pana, zgłosić, no tak jak mówię, nie wiedziałem w ogóle oczywiście. O tej sprawie, więc... Oczywiście, jak najbardziej. Ma pan mój numer, tak, prawda? Więc tak, jak najbardziej tak, można, tak, jestem tak, dostępny tak. Zawsze. Mówiąc, jestem usatysfakcjonowany. Jak najbardziej, fantastycznie. No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Dobrze, to co? Ja bym wnioskował o to, 5000. Aby dzisiejszą sprawę zakończyć polubownie, tak? Ja wnioskuję o prostą rzecz. Cofnięcie mi tego wyroku, gdyż jest on, no według mnie śmieszny. Tak, i 5000 odszkodowania. Z samochodu za klamkę, otworzył szybko, czyli mnie wypchnął. To, że mi się nic nie stało, to nie wiem, nie jechałem z dużą prędkością, wypadłem po prostu. Przepraszam, był pan w szpitalu? Nie byłem w szpitalu, upadłem po prostu, wypadłem z samochodu niejadącego. Upadłem... Problem jest taki, że podczas upadku sugerował, że bardzo go boli, krzyczał pomocy i leżał na ziemi. No po pomocy, sprawa, bo było widać, wypychać. Ja widziałem rękę i potem wszedł pan na rower i przejechał... Pojechał.
Panie Gregory, to jest już naśmiewanie się z ofiary przy traumatycznej sytuacji. Nie, to nie jest naśmiewanie się z ofiary. Ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Przed chwilą pan Labo zeznał, że ledwo uszedł z życiem, a następnie... Tak, to były pana słowa. Oczywiście mam wszystko na bodykam, nie ma problemu. Przed chwilą? Nie, bo powiedziałem tego. Tak, powiedział, że pan ledwo... z samochodu i ledwo pan uszedł... Ledwo nie powiedziałem tego. Tak, a następnie, gdy pan sędzia zapytał się pana, czy był pan w szpitalu, a pan powiedział, nie, tylko wypadłem z samochodu. No tutaj jest kwestia sporna, ja bym raczej już to pominął, czy panikował, czy nie. Chciałbym tutaj po prostu zapytać się, panie Lincolnie, bo chyba tutaj pan jest decyzyjny, tak? Z tego grona, przepraszam, że tutaj tak zasugerowałem. Co by pan widział jako rozwiązanie tej sprawy? No tutaj ewidentnie jakby laborant, wydaje mi się, że nie ma racji z tym, że tutaj miał być nakaz, prawda? Tutaj sędzia główny się zgodził, że tutaj nakaz nie powinien być. Niemniej jednak tutaj, no wiadomo, że... jakieś domniemanie, że oni są kumplami, że nie powinni się zdradzić. No widzimy tutaj po przykładzie, że sam został porwany. Jest bardzo dużo podejrzanych w tej sprawie z mojego bliskiego grona, także tutaj bym raczej się nie sugerował tym, że laborant współpracował z Vasquezem Sindaco. Jednocześnie oczywiście sprawa Vasqueza Sindaco nie jest tutaj poruszana i nie jest tutaj istotna. Jednakże ja bym tutaj wnioskował o anulowanie tego wyroku oraz 5000 zadośćuczynienia. Proszę pana, to nie możemy się zgodzić. Funkcjonariusze postępowali zgodnie z procedurami. Tak, jak wcześniej sędzia wspomniał, wjazd na teren prywatny. Tak, to było zgodne z procedurami. To było zgodne z procedurami. Tak, tutaj mówimy tylko o wyroku. Mówimy tutaj o wyroku. Pomocy ja chciałbym do dokładniejszej sprawy. No sytuacja jest taka, że jak laborant... Zakładamy, że historia laboranta, nie, teraz mówię, Grzegorzu, jest prawdziwa, no to w tej sytuacji laborant nie uciekał, a jeżeli rozpoczęta została ucieczka, to laborant został wypchany z samochodu, więc tak naprawdę gdzie tutaj była pomoc w ucieczce? Drodzy państwo, a gdzie tutaj... Ej, przyjmujemy YouTube. Będzie pojazdu. No, 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 się pojazdu. Ale my ten posik straciliśmy i po 2 minutach was znaleźliśmy. Grzegorzu, jest to naprawdę niedorzeczne. Co mówisz w tym momencie? Kradzież pojazdu? Ponieważ policja była na miejscu kradzieży. Wy powinniście spisać protokół takiej kradzieży. Nie wyglądało to jak kradzież. No przecież słyszeliśmy. Laborancie, teraz mówię ja i Grzegorz. Nie denerwuj się. Grzegorzu, no to jest dosyć niedorzeczne, co mówisz. Jeżeli na oczach policji samochód został skradziony... Erwin. Tak? A, tu ja mogę sobie zrobić, nie ma problemu. Nie. Erwin, rozmawiaj głównie z panem Hankiem, bo to on... Panie Hanku. Panie adwokacie Erwin, jeszcze chciałbym poruszyć sprawę. Tak, ale mówię tutaj, panie, jeżeli dojdzie do rozprawy, będę wnioskował. Tutaj, żeby czuł się urażony, tak jak wcześniej pan Hank, prosiłbym, żebyś do pana oficera pierwszego stopnia Grzegorza zwracał się po stopniu oficera. Oczywiście. Oficerze... 1 plus 3, 3 plus 1. Panie sędzio, no jeżeli tutaj nie dojdziemy do konsensusu, ja bym prosił o wyciągnięcie bodykama z tej sytuacji, abyśmy mieli większy wgląd, no bo laborant mówi jedno, policja mówi drugie. Oczywiście laborant tutaj nie ma, przepraszam, magister chemii, nie ma tutaj racji, jeżeli chodzi o to, że nie mógł być wzięty z... tutaj z warsztatu. Oczywiście o tym w ogóle nie mówimy. Mówimy bardziej o wyroku, który brzmiał jak? Czy pan Over może tutaj zacytować? Albo oczywiście ktoś? Pomoc w ucieczce. Pomoc w ucieczce. No i właśnie chcielibyśmy się dowiedzieć, jaka to ja pomoc w ucieczce była. Tutaj w ramach takiego podsumowania, które będzie decydujące już dla obu stron, podsumować jedną ważną... tego torka. Mianowicie nie wie, z kim walczy, nie z kim tańczy. I jest kwestią sporną w naszych zeznaniach. To czy pan laborant, magister chemii, wyskoczył samochód dobrowolnie lub został wypchnięty przez Vasqueza. My mamy, twierdzimy, że wyszedł dobrowolnie, jako że to jest jego przyjaciel i chciał mu pomóc uciec. Pan Labo jednak kwestionuje to i powiedział, że został wypchnięty. Hmm? I tutaj pan Gregory Montana bardzo dobrą rzecz zauważył, a mianowicie, dlaczegoż to po tym, jak został wypchnięty, dla nas było to, nie było to jasne, kradnie ciałta, było to, że kumpel przejął auto po kumplu, a pan laborant twierdzi inaczej, nie zostało to auto zgłoszone jako kradzione i 3 minuty ja sobie później, oglądam przed dojem. Pan laborant poruszał się tym autem, jakby nigdy nic się nie stało, jakby po prostu pan Vasquez podjechał do laboranta i oddał mu po prostu auto. Nie. No tutaj ja, się, no tutaj, oj, ja mu mówiłem wcześniej. A wysoki sądzie, przepraszam, laborancie, jeszcze tylko do wysokiego sądu, wysoki sądzie, jeżeli byśmy tutaj spekulowali, prawda? Zakładamy jakby scenariusz czysto fikcyjny, prawda? Jeżeli tak, pan abstrakcja. Laborant w tej sytuacji, wtedy podczas zatrzymania, pierwszy raz dowiedział się, że Vasquez jest poszukiwany i postanowił dobrowolnie wysiąść z pojazdu, po czym Vasquez zaczął uciekać, to czy to jest pomoc w ucieczce? Tak czysto prawnie. W momencie, kiedy Michael Quinn dowiedział się, że siedzi z przestępcą, postanowił wysiąść z pojazdu, aby nie uczestniczyć w akcji, Vasquez postanowił uciekać, to czy w zasadzie Michael Quinn pomagał w ucieczce?
To ja zadam to pytanie tak, inaczej. Udostępnił pojazd. To ja zadam pytanie. Ale ja pytam inaczej. Z wysokiego sądu, panowie, jeżeli ja zadam pytanie. Ale Grzegorz do wysokiego sądu zadał pytanie. Sędzia się wypowiedzieć? Sekundkę. Tak, panowie. A dlaczego Michael Quinn w takiej sytuacji nie poinformował patrolu, korzystając z numeru alarmowego 911 i poinformował, że zna lokalizację osoby poszukiwanej. No bo policja, policja jest na miejscu. Inaczej. Ja chcę tylko zasugerować, jak to powinno wyglądać. Akurat powinieneś się jeszcze wiele nauczyć, patrząc na taser i te wszystkie sytuacje. Pytamy dalej sędziego. No i wysoki sądzie, jak to w końcu było. Przechodząc dalej. Nie informując policji, iż jest świadomy lokalizacji. Jezu, myślałem, że ma oczy jak ja, on ma brązowe. Jest jaka mam esce w tym sądzie, Boże! To, więc jak najbardziej ja jest winny. Oczywiście, jak najbardziej. Możemy przy sobie sędzia zrobi rozprawę ekspresową w tej sali w ciągu 3 sekund. Grzegorzu, ale to chyba sędzia zadecyduje, czy robimy rozprawę. Możemy obejrzeć bodycama. Tak samo jak Boże, jaka essa! Drodzy państwo, oni nie chcą rozprawy, bo się boją. A właśnie, panie sędzio. Dobrze, w takim razie zapoznajmy się z materiałem dowiadowym. Pa! Dawaj. Departament policji, zatrzymaj pojazd! A, zatrzymał się. Zjedziemy na poboczu. Labo, zatrzymaj. Się nazywa ten samochód? Wysoki sądzie, na bodykamie widać, że przejechali na zielonym świetle. Plus, gdzie jest nie widać. Widać. Nie. Gdzie jest ta zawrócona ciągła? Panie Erwinie, ja tylko przypomnę jeszcze jedną rzecz. Fragment, który został udostępniony do państwa wyglądu, to fragment od rozpoczęcia interwencji przy chodniku. Podobno ostatnio, jak ja kazałem sobie cofnąć, to nikt z was nie chciał panie cofnąć. Panie Erwinie, powiedzieć, my nie zastanawiamy się, czy... Bo nie został mandat wystawiony za czerwone światło. Co się zgadza, to potwierdza. A pan Gregory Montana powiedział, że przez czerwone światło została interwencja zrobiona. Ale to nie jest tutaj, proszę pana. No nigdy nie jesteśmy winni, panie Lincolnie, no tak. Proszę pana, w tym przypadku jak najbardziej nie, mogli po prostu dokonywać. My mówimy o gruszkach, a pan o jabłkach. Panowie, obejrzmy. Ale pan się uczy, to się może pan nauczy. Czy nie obejrzeliśmy nadal? To jest tak zwane bezpodstawne zatrzymanie. Nie, to jest kontrolne zatrzymanie, panie Erwinie. Pan się powinien o tym uczyć na studiach. To jest intruder. 402, przeprowadzimy 38 na czarnym intruderze. W środku dwie osoby, Dako oraz Labo. No cześć, dzień dobry, 402, mój numer odznaki. Porucznik, który został... Kołber, czy wie pan, jaki jest po zatrzymania? Tak, nie wiem. Czerwone światło. Jak wczoraj było zielone. 406 do Henka. Na tylnej kanapie przesiaduje Vasquez Sindaco, poszukiwany. 104. 406. Potrzebne dwie jednostki wsparcia na FTS, Komenda Mission Row. Stworzę interwencję, zapraszam na Radio 2. Dobra, że się... Jest nas... O kurwa. Co to było, Attentional Units? Jakaś babka mi powiedziała. A ja też mogę tak coś wysłać? Proszę. Dobra, jak to zaraz. Jak to się teraz wysyła? Jak dispatch. Tylko tak jak robisz interwencję, tak robisz dispatch. Wysoki sądzie, tutaj ja widzę, że sytuacja jest taka, że powód zatrzymania został podane czerwone światło. Tutaj to po pierwsze. Po drugie, szyby są przyciemnione. Z tego bodykama nie widzimy, co się stało w środku. Widzimy tylko, że laborant wypada z samochodu. Jak najbardziej. Tylko dlaczego? Dlaczego bardziej pan Queen nie zgłosił? Nie zgłosił się do szpitala. Drodzy państwo. No można wydaje mi się, pytanie, to byłoby, kradzieży? Znaczy szczerze mówiąc, jeżeli ja bym po prostu sobie stał i na moich oczach działo się przestępstwo i policja od razu by wszczęła pościg, to właściwie czemu ja jeszcze mam iść na komendę i to zgłaszać? Przecież właśnie wszczął się pościg za moją kradzieżą. W celu złożenia zeznań z sytuacji, między innymi. No ale policja dosłownie wszczęła pościg, interwencja się wykonała. Ale my nie wiedzieliśmy, że pan nie został wyrzucony. W takim sensie mogłem prosić szefa na do biura 4 na sekundkę dosłownie? Chciałbym zamienić jedno słowo. Mogę być bezpośredni, wysoki sądzie? Wysoki sąd tak faworyzuje policję, to w ogóle nie jest neutralne. Jest tu przyciemnione szyby, wiemy co się stało. Policja okłamała Queena. Ja nie stroję po żadnej stronie. No ewidentnie. Jednak nie róbmy z siebie. No nie robimy z siebie. Pracują razem, chronią się, chronią własne zyska, które opłacasz ty, a teraz robimy debil policjantów. Nie robimy zrobili. No nie, sytuacja jest taka... biednego laboranta wysłali do więzienia. Nie jest biedny. Oczywiście jest. Na twoim porwaniu i pierdolenie o Chopinie. Dziękuję. Kurwa, przecież Labo ma rację.
mów zrobili i ja, spoko, niech gonią Vasqueza, są przyciemnione szyby, oni mówią, no ja tam nie widziałem, żeby on był wyciągany kurwa siłą, no przecież tego nie dało się zobaczyć. Po drugie, przejechał chłop na zielonym świetle, co jest na bodykamie, a oni mówią, że powód zatrzymania to czerwone światło, chłopy sobie robią jaja dosłownie w tym radiowozie i ewidentnie on nie powinien mieć tego wyroku, no kurwa, jaka pomoc w udzieżce? No nie, bo ja, jak ja, jak ja daję sugerację, no nie, ale jak sugeruję wysokiemu sądowi jakieś neutralne rozwiązanie typu nie wiemy neutralne, co tam się stało, to szef mówi do mnie, to szef mówi do mnie, Knuckles tak nie było. No kurwa, co tak nie było? To sąd ewidentnie stoi po stronie policji. Sąd mi to powie, że stoi po stronie policji, ja wtedy bym, no dobra, trudno i tyle. Bo ja tutaj, sąd mi mówi, że jest neutralny. Stoisz po stronie policji, tak? Oczywiście, że stoi po stronie funkcjonariuszy. Dobra, no to tyle mi wystarczyło. Którzy wykonywali porządnie swoją pracę. Porządnie. Panie, jeszcze gdybym mógł na chwilę. Ja nie mówię, żeby mi przyznał rację, tylko żeby przyznał moje argumenty za możliwe. I to widać na bodykamy. Jasne. Jednak upadł po prostu na ziemię. Czy upadł sam, czy upadł... Czy Torek właśnie powiedział, że na bodykamie nie widać, jakby wypadał? A jaka miała być to animacja w GTA? Nie ma takiej animacji. Oni to odgrywają na mi. No k***a, Torek! To jest GTA! No naciskasz F! A potem od razu upadek. No k***a, jak masz inaczej to zrobić? I zakończyć na tym sprawę. Ja też bym tak... Co to za skryptowe granie? Niedorzeczne, bo wszystkie argumenty są po naszej stronie. A mamy... A nic temu nie przeczy. Sprawę z... Nic temu nie przeczy. Mamy skasować tą sprawę. Nic nie przeczy naszej stronie. Historii? No dobrze, no to panowie się nie zgadzają. Możemy, że tak powiem... To co, rozprawusia. Jak najbardziej. Skoro możemy... nic nie przeczy naszej stronie. Nie goni czas, więc ja nie wiem, jak to by to miało być rozwiązane. No i co? Sędzio? Co robimy? Wysoki sędzio? No, pytanie, czy wy przystajecie na sytuację zwrot kary finansowej. Kary finansowej, tak? No sytuacja jest taka, że tutaj bardzo dużo rzeczy jest nie fair. No tutaj ewidentnie panowie mówią, że to była kontrolne zatrzymanie, kiedy na bodykamie widać, że mówią państwo, że to przez czerwone światło, mimo że na tym samym bodykamie widać, że przejechał przez zielone. I to już jest trochę takie okłamywanie teraz wysokiego sądu, jaki był powód zatrzymania. Ale jeszcze nie skończyłem, Grzegorzu. Ewidentnie nie widać, co się stało w samochodzie przez czarne szyby. Dziwne, znaczy, czy laborant powinien zgłosić to od razu na policję? On technicznie powinien, ale z drugiej strony na jego oczach, na oczach policji został skradziony pojazd i od razu został wczęty pościg, więc tak naprawdę sprawę i tak policja już miała na, że tak powiem, na tapecie. Więc, no tutaj, czy pomagał uciec? Dodajmy do tego. No dziwna sytuacja, panie czy Erwin, pomagał. Niech pan Erwin skończy, ja chciałbym je powiedzieć. Mógłbym się odnieść, błagam, proszę. Oczywiście, proszę. Jasne, błagajmy się. Wysoki sądzie, ja wiem, że wysoki sąd mnie teraz upomni, bo śmiałem skrytykować działania policji, ale no, już słucham cię, Grzegorzu. Po raz pierwszy. Ale mamy scenę tego sędziego. Gaszkam nagrał sygnalizację świetlną, która sugeruje zielone światło do pasów, na których my staliśmy, a nie na pasów, na których jechało primo właściciela pana tutaj laboranta. To jest raz. Nie ma dowodu na to, że światło było czerwone. Jest dowód, bo są równoległe światła. Po drugiej stronie musi być takie samo światło, inaczej byłyby wypadki samochodowe. Jechali z naprzeciwka. Jeżeli państwo mają zielone, oni też mają i to jest po prostu prawo drogowe. Kontynuując, kolejna sprawa, która to bez problemu czyści. Jeżeli funkcjonariusz policji ma podejrzenie, że dany pojazd będzie obywatel popełnił przestępstwo, ma prawo z nim porozmawiać. Tak, chodzi o to, że państwo skłamali tutaj, bo powiedzieli, że przejechał przez czerwone światło. A teraz nawet sam pan powiedział, że w sumie to nie wiecie, czy miał czerwone. Ale on nie dostał, a nie właśnie, czy miał czerwone, czy zielone. Ale tak państwo poinformowali. Ale on nie dostał za to mandatu. Czyli można okłamać po prostu obywatela przy zatrzymaniu? Jaki jest powód zatrzymania? Wysoki sądzie. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Wysokiego sądu pytam. Wysokiego sądu zapytam. Ale obecnie daje przyszliśmy porozmawiać o sprawie. No ale proszę, ja mogę, bo ja nie mogę tego słuchać. Mogę tylko powiedzieć. Czerwone światło, jak pan Michael Quinn może zeznać, zostało wyjaśnione w pierwszych słowach naszej konsultacji. Ja powiedziałem, że z powodem zatrzymania jest czerwone światło. Pan Michael Quinn powiedział, że zielone. Ja powiedziałem, w takim razie nie będzie to naliczone. Każdy człowiek jest omylny. Ja tak faktycznie, zatrzymanie było za czerwone światło, które podejrzewałem, że państwo mogli się oczywiście pomylić, jak najbardziej. Tutaj bardziej chodzi o... Widać. Daj mi pan dokończyć, bo ja panu nie przerywałem. No, oczywiście. Druga rzecz to były przyciemniane szyby, które pan twierdzi, że nic się nie da zobaczyć. No taka sprawa wygląda, że samochód pana Michaela Quina nadjeżdżał z naprzeciwka, więc widzieliśmy dwie osoby siedzące na przodzie, a następnie na bodykamie pana Gregorego Montany doskonale widać, jak pochodzi do przedniej szyby i nie widać już pierwszej osoby z przodu, to znaczy, że się przesiada do tyłu, a jak nas mijało auto, widać było dwie osoby z przodu, a i druga osoba nie posiadała żadnej maski, więc rozpoznaliśmy, że to był pan Vasquez. Jeszcze trzecia jakaś rzecz była? Czy... Znaczy do sytuacja z przyciemnionymi szybami chodziło mi o to, że nie było widać, czy tam była jakaś szarpa
później. Oczywiście, że można było od przodu rozpoznać Vasqueza i w laboranta, tylko potem, przed FTS-em, wszyscy się wycofali na tyły i nie można było stwierdzić przez przyciemnione szyby z tyłu, co się, jakaś... Ja oczywiście, jakby nie zostało naliczone czerwone światło i nie mówię tutaj o tej sytuacji, mówię tutaj bardziej o tym, że teraz przed sędzią głównym mówią państwo, że to była rutynowa kontrola. Proponowałbym tak, abyśmy wycofali wyrok, jeżeli chodzi o karę, czyli po prostu zrefundowali ją, tak, 333 tysiące i moglibyśmy przymknąć oko na ten wyrok, jeżeli pan Quinn na przykład aplikowałby na jakąś posadę w doju czy coś takiego, czy po prostu nie przekreślałby ten wyrok jego szans na rozwój w mieście. To już pytanie do sędziego, czy jest taka możliwość. No to jest to pytanie do wysokiego sądu. Jak najbardziej dla mnie nie jest to rażący występek, który został 333 tysiące do refundowania? Let's go! Przejęzyczenie, ale się zgodzili. No to chyba 330k na plus, lecimy. W takim razie ale S-a widzowie. 6 S-y na 100. Handshake tak zwany. Handshake i kończymy. Fantastycznie. Fantastycznie. Dobra robota, Erwin.